Dziewczyny, za co lubicie Rafała Maślaka? Za podejście do życia, za to jaki jest, tak? I że nie udaje tym, kim nie jest. Przykładowo, że nie wywyższa się, nie jest gwiazdą, po prostu jest normalnym chłopakiem. Przede wszystkim za naturalność, no i w pewnym stopniu również za poczucie humoru, bo to w sumie też jest ważne, tak? No to jak widać, już wszystko zostało powiedziane, no nie udaje, jest sobą, bez względu na to, co się dzieje wokół niego. Nie da się ukryć, że jest też bardzo przystojnym mężczyzną. Prawda, to zgadza się, jest ale bardzo przystojny. Zachowuje się z tym zupełnie naturalnie, nie wywyższa się z tym, tak. Więc to jest chyba najważniejsze. Do programu zgłosiłam się tak spontanicznie, szukając partnera na studniówkę. Stwierdziłam, że nie mam nic do stracenia i że warto spróbować. Jakie wrażenia? No świetnie, świetnie, naprawdę wybawiłam się bardzo, wytańczyłam i naprawdę spędziłam miło czas w towarzystwie Rafała. A czy Rafał spełnił Twoje oczekiwania? Tak, w 200% Rafał spełnił moje oczekiwania. Czyli jest prawdziwym dżentelmenem? No tak, tak, oczywiście jest naprawdę prawdziwym dżentelmenem. No i nie da się go nie lubić. A co na to znajomi koleżanki? Znajomi, koleżanki, no cieszyli się razem ze mną, gdy się dowiedzieli, poznali Rafała i twierdzą, że naprawdę jest w porządku osobą i że naprawdę można z nim pogadać. Lekki stresik był przed projekcją? Ogromny stres, Boże, ja już nie pamiętam, kiedy ja miałem ostatni raz taki stres, kiedy się zaczął ten program, kiedy mówiłem tutaj do wszystkich, którzy przyszli zobaczyć tą premierę. Nie sądziłem, że ogarnie mnie taki niepokój, ale później jak zacząłem oglądać, wszyscy się śmiali, słyszałem, że się podobało, więc no już później emocje zaszły. Ja myślę, że to fajnie było przedstawione, fajnie została przedstawiona historia Ani. Moim zdaniem na 10, totalnie 10 punktów jestem bardzo zadowolony i czekam na opinię właśnie gości, którzy przybyli. Właśnie za chwilę będę z nimi rozmawiał i powiedziałem, że mają być ze mną szczerzy i powiedzieć mi, jak naprawdę było. Odcinek bardzo mi się podobał. No i myślę, że spełnił moje oczekiwania co do tego właśnie programu. A co ty trzymasz w dłoni? W dłoni trzymam statuetkę, którą otrzymaliśmy z Rafałem w konkursie tanecznym, w którym zajęliśmy pierwsze miejsce na Królowym i Króla Balu. A czy to prawda, że jak ekipa filmowa opuściła studniówkę, to ty jeszcze zostałeś tam kilka godzin? Mało tego, ja tam zostałem prawie do końca, a druga sprawa, że wygrałem właśnie z Anią konkurs tańca i to bez żadnej fory, po prostu daliśmy czadu, więc no, to była ta wisienka na torcie, która już ekipa nie zarejestrowała, bo było naprawdę późno. Więc no ja się bawiłem do białego rana, tak jak obiecałem.